konkursu festiwalu w Gdyni, film Body Ciało w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Przypomnę, że o godzinie 17 dzisiaj, czyli po zakończeniu tej konferencji w biurze prasowym, wybieramy film, który otrzyma Nagrodę Dziennikarzy. Najcenniejszą, prawda, Małgosiu? Nagrodę Dziennikarzy. Czekamy, jest Maja Ostaszewska, proszę. Burzą braw przywitajmy. Maja Ostaszewska z kawą. Bardzo proszę reżyserkę i współscenarzystkę o przedstawienie ekipy. Chciałam przedstawić... To nie działa. Tak? No to ja przepraszam, troszeczkę może przedawkowałam wczoraj. Prawda, ale... No więc tak, ekipa nasza jest mała bardzo, dlatego że wszyscy pracują. Film już jest dawno po premierze i stąd też pewnie nikt tak nie zorganizował sobie czasu, więc Janusz Gajos kazał wszystkich osobiście przeprosić, zadzwonił do mnie przed chwilą, gdyż dyrektor Englert no nie ma takiej ludzkiej siły, żeby go dzwonił z teatru. Ani dziś, ani jakby miał okazję jutro. W Kordianie. Niestety. Operator i współscenarzysta kręci film, reszta aktorów na planach. No także jesteśmy w takim małym gronie i mamy tu Justynę Suwałę, która zagrała rolę Olgi. Mamy Maję Ostaszewską, która zagrała rolę Anny. Lambros Jotas, producent wykonawczy naszego filmu, bardzo ważna dla nas osoba. I Marek Bączyk, kierownik produkcji. Tak jak wspominałaś, to jest dosyć istotne, że na festiwalu, na festiwalach w ogóle generalnie, także krajowego kina, czekamy głównie na premiery i troszkę może takie filmy, które mają już za sobą drogę festiwalową również traktujemy po macoszemu może, ale w tym sensie także frekwencyjnym na przykład, podczas obecności na pokazach, na pewno nie merytorycznym, ale chciałbym zapytać, czy również dla ciebie to jest już jakby, czy jesteś reżyserką, która realizuje filmy bardzo często, jak na polskie warunki. I czy dla ciebie jakby, czy ty się odcinasz pępowinę, czy jakby takie spotkania, które trwają również wiele miesięcy po premierze, spotkania z widzami nade wszystko, czy one jakby coś nowego ci dają? Jak to wygląda? Zawsze dają coś nowego. Polega po prostu na tym, że chyba musiałby być reżyser strasznym, jak gdyby arogantem, żeby nie przeżywać takich spotkań. Nieważne, czy one się odbywają rok po premierze, czy dwa lata, czy miesiąc po, zawsze jest to związane z jakimś rodzajem stresu i takiego pewnego napięcia, czy film się będzie podobał. Jednak jest coś takiego zawsze. I miło jest potem usłyszeć opinię, jak ludzie do ciebie podchodzą, mówią, że fajny film i tak dalej. Więc to szczególnie na przykład Gdynia. No Gdynia też ma dla mnie jakiś wymiar symboliczny. To jest festiwal, z którym mam złe i dobre wspomnienia związane i takie, i takie. Jest to festiwal trudny, z jakąś trudną historią, można powiedzieć. Teraz będąc tutaj pierwszy raz zauważyłam, że jest taka też zmiana pokoleniowa. Widzę wielu reżyserów już z mojego pokolenia, którzy jakby tutaj są nagle widoczni bardzo i odnajduję w tym jakąś przyjemność, że nagle spotykamy się, chociaż na co dzień się nie widujemy, możemy wymienić opinie na temat tych filmów i tak dalej, które oglądamy i ta publiczność widzę, że jest szalenie entuzjastyczna w Teatrze Muzycznym, że rzeczywiście tak reaguje bardzo spontanicznie, no więc to po prostu są różne publiczności, więc zawsze jest ciekawy, zawsze jest ciekawa konfrontacja. Właściwie też możemy powiedzieć, że nasze spotkanie jest komfortowe dlatego, że dla twórców tego filmu, dlatego że premiera odbyła się na festiwalu w Berlinie, gdzie otrzymać bardzo ważną nagrodę, nagrodę za reżyserię. Potem tych nagród było wiele, pewnie nie o wszystkich Państwo też wiecie, na festiwalach i międzynarodowych, i krajowych. Czy... Jak ty traktujesz film Body Ciało? Czy to był film podwyższonego ryzyka? Czy czujesz, że to było jakieś przełamanie? Czy raczej traktujesz swoje doświadczenie zawodowe w kategorii drogi? Że też wszyscy się zmieniamy, każdy z nas i na tym momencie chciałeś na przykład opowiedzieć z Michałem Englertem, współscenarzystą, co jest też bardzo ważne, kolejnego twojego filmu i operatorem i współproducentem razem z Jackiem Drosią, montażystą filmu, taką, a nie inną historię.
Ja myślę, że to jest i to. W takim sensie, że ja na pewno jestem typowym reżyserem, który przechodzi jakąś drogę i rozwijam się z filmu na film. I teraz byłam w Toronto i mieliśmy super spotkanie ze Stevenem Firsem, który powiedział, że jeżeli będzie jakąkolwiek radę dla kogokolwiek, no to robić filmy, jeden za drugim. Są po prostu różni reżyserzy, ja należę do tych, którzy nienawidzą bezczynności, którzy rzeczywiście spełniają się w tym robieniu filmu jak najczęściej, bo za każdym razem ja się uczę i rzeczywiście jest tak, że za każdym razem staram się zrobić film inny od poprzedniego, jak gdyby nie grząznę w pewnym określonym stylu, ale film Ciało był filmem podwyższonego ryzyka. Dlatego, że myśmy po prostu postanowili zrealizować z Michałem swoje fantazmaty, które no niekoniecznie musiały wyjść. Myśmy nie mieli żadnej pewności, czy to poczucie humoru się sprzeda, czy to, co nas tak rozśmiesza, będzie kogokolwiek rozśmieszać, czy ta historia, która jest jakby taka trochę niedorzeczna, prawda, czy to w ogóle komukolwiek się spodoba. No, to nie był taki jak gdyby film z przepisem, nie? Że jest na przykład jakiś temat publicystyczny, my go poruszamy i tak dalej, tylko zupełnie to był film, więc to był film podwyższonego ryzyka. To, że on odniósł taki sukces, że ja odniosłam taki sukces, z jakim zawsze marzyłam z tym filmem, niewątpliwie wpycha mnie na tor kolejnych eksperymentów i kolejnych filmów podwyższonego ryzyka. No i to na pewno jest super, tak? Czyli pod tym względem szalenie dużo mi to dało. Pamiętam naszą konferencję prasową filmu W imię i wtedy mówiłaś, ktoś chyba z Państwa zadał pytanie o kolejne Twoje projekty. Mówiłaś, że piszesz scenariusz dla Janusza Gajosa. Widzimy ten film. Ale korzystam z okazji, że jest z nami pani Justyna i Maja Ostaszewska, dlatego że to jest kolejny też film, w którym właśnie łączysz pracę z aktorami tak wybitnymi jak Maja, z ogromnym doświadczeniem. I amatorami, którzy też okazują się zawodowcami. Chciałbym każdą z pań zapytać właśnie o doświadczenie pracy nad filmem Body Ciało. No, praca była niezwykła. Rzeczywiście spotkaliśmy się w gronie, w którym bardzo dobrze się rozumieliśmy i mieliśmy jakby też pewien wspólny gust, powiedziałabym, i estetyczny, i jeśli mogę takiego użyć określenia, merytoryczny. I to była, dla mnie to było niesamowite doświadczenie. Taka właśnie moja ukochana rola. Jakoś jak skończyły się zdjęcia, to właśnie tęskniłam za panią Anią, jak za kimś bliskim, kto nagle odszedł. Było naprawdę wspaniale. No, uwielbiam ten rodzaj też poczucia takiego czarnego humoru u Małgośki i Michała, już w samym tym napisanym scenariuszu to się czuło i że te wszystkie poważne bardzo tematy są opowiadane też z takim pewnym dystansem i w trakcie, pamiętam jak pierwszy raz oglądałam film, to rzeczywiście to, że się śmiejemy i za chwilę coś bardzo głębokiego przeżywamy, jest takim chyba waszym językiem już w tej chwili, czyli jest to rzeczywiście wspaniałe. A jeśli chodzi o pytanie o amatorów, czyli Justynę wspaniałą, to jest niesamowite wyzwanie dla zawodowego aktora, ponieważ Małgośka ma ten dar, talent i to już widać było w imię, że fantastycznie obsadza tych amatorów, tak? Bardzo, bardzo pasują do ról i są nieprawdopodobnie autentyczni. I rzeczywiście jest tak, że jeśli osoba bez tego całego, bez całej techniki grania jest właściwie obsadzona, to jest i ma właściwą wrażliwość. Justyna ma ogromną wrażliwość, taką otwartość. Właśnie nie było żadnego problemu w żadnym momencie, że trzeba jakoś ją tam ciągnąć za nos, bo ona była po prostu fenomenalna. I jeśli rzeczywiście jest dobrze obsadzony amator, to on jest nieprawdopodobnie autentyczny. I wszelka technika aktorska może się kompromitować w zderzeniu z taką naturalnością. Dla mnie było wyjątkowo trudne również to, że jednak pani Ania jest taką postacią charakterystyczną, oczywiście trochę zbudowaną na tam moich różnych wadach i egzaltacji i tak dalej, ale jednak bardzo, bardzo sobie ją gdzieś też wymyśliłam w gestach, w ruchach, w sposobie mówienia, no w wyglądzie to tam też jest oczywiste, widzieliście państwo. I właśnie przy takiej jednakowoż charakterystyczności zachować się
jakiś rodzaj, nie wiem, transparentnego aktorstwa, takiego, które będzie się komunikowało z naturalnością Justyny, czy też pozostałych dziewczyn, bo przecież spędziliśmy cały tydzień prawie nagrywając te sceny terapii. To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale to było fascynujące. Czyli ja mogę powiedzieć wręcz, że właśnie od dziewczyn, od Justyny wiele się nauczyłam. To było, byłam bardzo szczęśliwa przez te dni, kiedy właśnie grałam z nimi. No bo to, że z Januszem cudownie się gra, to jest oczywiste. No to nie będę mówić o oczywistych rzeczy. Działa? Jedna z emocji i wrażeń, które towarzyszyła mi przez cały czas kręcenia filmu, to rzeczywiście było to, że ani Maja, ani pan Janusz nie dali mi odczuć tego, że nie mam żadnego doświadczenia w graniu, że jakby czułam się, że na równi, nie wiem, może to kwestia atmosfery, może to kwestia, znaczy nie wiem, czego to była kwestia, ale rzeczywiście nie bałam się i nie stresowałam się kolejnymi dniami zdjęciowymi. Właśnie też z tego względu i też z podejścia Małgośki do mnie, która właściwie przygotowując mnie do kolejnych scen mówiła, no teraz będziesz płakać, ale na pewno dasz sobie radę, wszystko będzie dobrze, więc też przez to, że miałaś doświadczenie z naturszczykami, totalnie też zaufałam temu, tak, że jakby jeżeli, ja nie wiem, czy dam sobie radę, bo robię to po raz pierwszy, ale jeżeli ktoś mi mówi, że sobie dam, znaczy, że tak będzie, tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo proszę. Ja mam dwa pytania. Jedno takie krótkie o tytuł. Dlaczego tytuł jest dwujęzyczny i tak się zastanawiam, czy może w innych krajach dochodził kolejny slash i na przykład ciało po hiszpańsku, po niemiecku, po francusku. A drugie pytanie, no skoro już ten film nie jest najnowszym filmem, to chciałem zapytać o recepcję i właśnie nie festiwalową, którą znamy, bo wiemy, jakie były nagrody, tylko na co zwracała uwagę publiczność zagraniczna może, tak żeby porównać z Polską, na co polscy widzowie zwracali uwagę, a co jakby przykuwało uwagę widzów zagranicznych w tym filmie? Tytuł jest dwujęzyczny ze względu na to, że był taki film Ciało polski. Tomasza Koneckiego, Tomasza Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. I po prostu, gdy to by było bardzo źle, żeby to, wtedy na przykład na wodzie nie byłoby jak umieścić filmu, no to też generowało pewne techniczne problemy. Jeden, dwa, ta taka pewna dwoistość tego filmu też wyraża ten tytuł, mi się wydaje, że ten tytuł inteligentnie wyraża pewną dwoistość tego filmu, że tam nic nie jest takie, jakie się wydaje. Bo na przykład body po angielsku to może być, na przykład jak się mówi body na coś, etui, opakowanie, to jak gdyby jest tak ciekawie dwuznaczne. Poza tym w innych krajach film jest w dystrybucji chyba w 17 krajach, w Danii, w Hiszpanii, w Kolumbii, we Włoszech będzie, teraz niedługo będziemy jechać na premierę, oczywiście wszędzie nie da się niestety pojechać. No i wtedy ma tytuł tam Cuerpo, jakieś ma te tytuły, takie ciało w danym języku, ale na przykład Duńczycy zapytali mnie, czy mogą zmienić tytuł i zmienili. Są, nie pamiętam na jaki, ale jakiś cytat ze świętego Wirujący seks. Augustyna czy coś takiego. Więc rzeczywiście jest tak, że to sobie często dystrybutor za zgodą autorów ten tytuł po prostu dobiera. Recepcja filmu jest bardzo podobna, znaczy o tyle, że Polacy może mniej się na tym filmie śmieją, gdy tymczasem ludzie za granicą, na przykład teraz wróciłam z Toronto z festiwalu, no po prostu śmieją się straszliwie. Że ja po prostu byłam zaszokowana, oni się tak głośno non-stop śmieją, że chyba odbierają taką typową jakąś komedię. Więc myślę, że to jest tylko ta różnica, że Polacy jakby mniej, bo może trudniej nam się z nas samych śmiać. Po prostu tak często bywa. A to jednak są takie pewne realia polskie w tym filmie przedstawione. Może rzeczywiście dość takie w jedną stronę, no ale tam skierowałam swoją kamerę. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pani Mai. Świetnie, już pani parę dni temu mówiłam, że pani rola w tym filmie jest genialna. I po prostu odegrała pani terapeutkę w idealny sposób. Jako że znam paru terapeutów i wiem, jak rozmawiają. I naprawdę, jak oglądałam, wyglądała pani jak rasowa terapeutka. I chciałam się spytać, w jaki sposób pani się przygotowywała i poznawała właśnie, tak powiem, tajniki terapii. Bardzo dziękuję. Ja też znam kilka terapeutek. Oczywiście tą rolę zbudowałam również na obserwacji. A ja po prostu bardzo często spędzam czasu terapeutę. No spójrzcie na mnie, nie mogło być inaczej.
Bardzo wnikliwie się przygotowałam, że mieliśmy ten komfort z Januszem, że rzeczywiście i Małgośka, i Michał pisali ten scenariusz z myślą o nas, więc myśmy bardzo, to jest rzadkość, a mogę wręcz powiedzieć, że nigdy w życiu, a 20 lat uprawiam ten zawód, nie zdarzyło mi się w Polsce wiedzieć na tyle wcześniej przed filmem, jaką będę grała rolę i mieć tak cudowny komfort właśnie czasu, który mogę poświęcić na zgłębienie tematu. Więc przygotowałam się bardzo wnikliwie. No, oczywiste jest to, czytałam bardzo dużo książek na temat zaburzeń żywienia. Chodziłam sama, byliśmy z Małgośką na ustawieniu psychodramy. Wykorzystałyśmy to w filmie. No, było też wiadomo, ponieważ od początku było wiadomo, że właśnie te sceny, gdzie jesteśmy z tą grupą terapeutyczną, opierają się na scenariuszu, ale to, co, dlaczego też tak wspaniale niezawodowcy grają Małgośki, bo ona trochę, moim zdaniem, takich prowadzi właśnie paradokumentalnie, a więc wiadomo było, że pojawią się elementy improwizowane, czy też, co Małgośka lubi, a mnie to w ogóle fascynuje, bo są super wyzwania, że na przykład wrzuca nagle temat, albo wymyśla jeszcze jakąś tam scenę razem z Michałem na planie, w trakcie zdjęć. Więc ja czułam, że muszę być na tyle dobrze przygotowana, żeby móc w tych scenach terapii improwizować tak, jakby to była dalej terapia. To znaczy, żeby ciągle mieć ten rodzaj kontaktu, więzi, relacji z dziewczynami, jaki miałaby prawdziwa terapeutka. Nie mogłam być w tym zagubiona. Więc chodziłyśmy na te ustawienia psychodramy. Ja spotykałam się wielokrotnie z wybitną panią profesor Namysłowską, która specjalizowała się przez całe lata, teraz ma już praktykę prywatną, ale była ordynatorem szpitala właśnie na oddziale młodzieży, głównie zajmowała się tymi zaburzeniami żywienia. Byliśmy też w szpitalu, odwiedziliśmy oddział, rozmawialiśmy tam z terapeutkami, z lekarzami, z pacjentami oczywiście nie, no ale mogliśmy, że tak powiem, wchłaniać atmosferę tego oddziału. Także przygotowywałam się... No bardzo rzeczywiście wnikliwie. Nawet czasem sobie żartuję, że jak już zacznę się frustrować uprawiając ten swój zawód, to może zrobię szybko jakiś kurs terapii, bo bardzo to jest rzeczywiście fascynujące i bardzo mi bliskie. Zresztą tak samo się przygotowywałam, ale to nie będę teraz przynudzać, bo nikt o to nie pyta, w tej materii spirytystycznej. To było też niezłe, jak tam odwiedzaliśmy różne super miejsca. Mogę przekadrować teraz? Bardzo proszę. To ja może zapytam o tę rzecz, na którą natychmiast zwrócili uwagę już w Berlinie dziennikarze, czyli powinowactwo poprzez przekorę do Krzysztofa Kieślowskiego, do dekalogu. Rzeczywiście widziałam takie odniesienia, jak pierwszy raz pamiętasz, nawet rozmawialiśmy o tym, do jednego z moich ulubionych odcinków, wydaje mi się najgłębszych odcinków dekalogu, czwartego odcinka z relacją między Januszem Gajosem, ojcem, a córką, którą grała wspaniale zresztą Adrianna Biedrzyńska. Czy to było gdzieś podskórne, bo na pewno było. Czy ty na przykład oglądałaś ten odcinek, czy to się wszystko działo na zasadzie jakiegoś takiego... stryknięcia ferii pomysłów, kiedy pisaliście ten scenariusz? Nie oglądałam tego odcinka, nie przypominałam sobie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, tylko po prostu myśmy nagle wpadli na ten pomysł w trakcie pisania scenariusza, że można by było pewne sceny jak gdyby w takim krzywym zwierciadle, nie na zasadzie obśmiewania, tylko właśnie jak gdyby takiego, ja to nazwałam dekonstrukcji. Żeby dokonać takiej dekonstrukcji. I na przykład ta scena, gdy staruszka wrzuca butelkę, idzie tak wolno i wrzuca butelkę i tam jest ta muzyka Preissnera. Myślę, że scena niesłychanie patetyczna. Nie podoba mi się zresztą ta scena. To myśmy zrobili, że idzie staruszka, utyka i oni oblewają wodą. A Gajos się z tego śmieje jeszcze. Więc jak gdyby takie kompletnie odwrócenie tej sytuacji. Ale równocześnie przecież uwielbiam Kieślowskiego, te filmy Dekalog, masz rację. Więc to, co dobre, co zapamiętałam, jak tam było... jak tam były sfilmowane te dekalogi, jak napracowała kamera, jak patrzyła na aktorów, jak oni grali, to co najlepsze, żeśmy też oczywiście się zainspirowali, wyśmiewając pewne takie nadania, no ten jakby pewien patos czy moralizowanie, rzeczy, które myślę, że we współczesnej sztuce no już na niej nie ma miejsca. No. A sposób fotografowania i tych klatek, i twarzy, te bardzo też specjalny i
wydaje mi się, inny. Myślę, że to szkoda, że nie ma Michała Englerta jednak z nami, bo wydaje mi się, że w jego dorobku olbrzymim przecież, to jest też jakby coś kompletnie innego. Może nie kompletnie innego, ale innego. Cały film jest zrobiony na jednym obiektywie. I to jest też tajemnica tego filmu, że cały film jest zrobiony na obiektywie 50 mm, czyli to jest obiektyw taki, jak ludzkie oko widzi. I teraz, jeżeli się kręci takim obiektywem film, to żeby zrobić zbliżenie, musisz podejść do aktora, żeby musisz robić to, co normalnie robisz. Żebym ja cię zobaczyła bliską, żeby do ciebie podejść, nachylić się. I z tym obiektywem to samo musi zrobić operator. Dlatego masz pewne takie, oglądając film tak sfilmowany, masz duże wrażenie jakiegoś kontaktu emocjonalnego z tym, co dzieje się na ekranie. Znaczy nawiązujesz jakąś relację. Bo często filmy są z użyciem wielu obiektywów robione, znaczy najczęściej. I na przykład, żeby uzyskać zbliżenie, weźmiemy dłuższy obiektyw i tak dalej. Tak nie percypuje oko ludzkie. Więc myśmy mieli taki pomysł, żeby ten film tak sfilmować i kadrować go tak dość centralnie. No i myślę, że to też rzeczywiście jakoś wpływa na odbiór tego filmu. I myślę, że to jest też rzecz, której nie doceniamy w polskim kinie, forma. Że gdyby... Liczy się tylko opowiedzenie historii, ja myślę, że to jest absolutnie niewystarczająco, bo opowiedzieć historię można w telewizji, i teraz już nie mówię o tych wybitnych serialach, prawda, tylko takich jakichś zwykłych serialach, a w kino jednak dla mnie wymaga jeszcze oprócz historii jakiejś formy. No właśnie, ja wyliczyłem, że to jest jeden niestety z trzech filmów tylko z konkursu głównego, które mają właśnie formę poza linearną, poza linearnym opowiedzeniem historii, zaledwie trzy tytuły. Bardzo. To też zdjęcia, to tak, ja mówię o innowacyjności języka filmowego. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pani. Ja jej nie złapię. Dzień dobry, ja mam pytanie do pani Małgorzaty, bo tak od dłuższego czasu śledzę pani filmy, bardzo lubię ten sposób, w jaki sposób pani historię opowiada dla mnie, jest pani, można powiedzieć, Warlikowskim polskiego kina. Natomiast chciałam zapytać, skąd państwo czerpią inspirację do kolejnych filmów, co decyduje o wyborze takich, a nie innych tematów, co następnego zobaczymy w pani wykonaniu? Żeby było śmiesznie, to rzeczywiście miałam okres, że czerpałam inspirację od Warlikowskiego, czyli wszystko tu się zgadza, z którym zresztą się znamy i cenimy. Ja byłam młodsza i on był dla mnie takim mistrzem. Ja chodziłam oglądać jego spektakle i one mi na pewno otwierały bardzo dużo w głowie i też i Lupa, tego jak on pracował z aktorami. Ja chodziłam na próby, nawet on chyba tego nie wie, bo ja wtedy byłam jakąś gówniarą całkowitą i gdzieś tam się chowałam na próbach do mistrza i Małgorzaty. A teraz co mnie inspiruje? Teraz już na pewno inspirują mnie inne rzeczy. Inspiruje mnie kino, które często nie dociera do Polski. Te takie filmy z Cannes, czy filmy z Berlina. Bo to są po prostu często niejednokrotnie niesamowite tytuły, tak? Które w Polsce gromadzą bardzo małą widownię, ludzie na to nie chodzą, bo mamy swój wielki przemysł filmowy i ogląda się rodzime produkcje, co zresztą bardzo dobrze, pochwalam to. Ale także inspiruje mnie tego typu kino, na pewno inspiruje, które mogę oglądać jako członek Europejskiej Akademii Filmowej. Mam dostęp online do tych wszystkich filmów, więc to jest bardzo też super rzecz. I tam też jakby swój warsztat filmowy szkole. Bardzo lubię być w jury za granicą. I byłam w jury za granicą od czasu, gdy Bady dostało Niedźwiedzia chyba z 5 albo 6 razy. I za każdym razem jest niesamowite przeżycie, bo oglądamy filmy od rana do wieczora z niesamowitymi ludźmi, z innymi reżyserami, którzy kiedyś byli moimi idolami. Na przykład ostatnio miałam okazję z Wimem Wendersem spędzić 5 dni. No i to jest niesamowite, jak oglądamy te filmy i wymieniamy się uwagami na ich temat i jak gdyby na tym też się całkowicie, jest dla mnie inspirujące, uczę się na tym na przykład. Ale a tak w ogóle to na przykład bardzo wiele inspiracji czerpię z internetu, z YouTube, z jakichś przedziwnych rzeczy, które gdzieś z Michałem Englertem wynajdujemy. No i tak można, i z ulicy, i z tego, że z czyjejś twarzy, z jakiejś sytuacji. Tak właściwie można powiedzieć, że z wielu rzeczy. Co będzie tematem następnego? Oj, następnego tematu będzie twarz. Już jest tytuł, tytuł filmu jest twarz. Twarz, face. Ja bym chciała, żeby była sama twarz. Michał się upiera, żeby była twarz, face. Więc zobaczymy, na czym stanie, kto po prostu tę batalię wygra. I wtedy, bo Michał myśli o trylogii, prawda? No to wtedy się nie będzie zgadzać. Trzy kolory. Trois colors. A potem będzie dupa shit. No nie, no tak dokładnie trochę coś takiego. Ale tak, to będzie taki film, więc zapraszam państwa za 2 lata na ten film.
Już zapraszamy. Ja chciałbym zapytać jeszcze Lambrosa z Jotasa, bo rzeczywiście jak się patrzy na twoje ostatnie producenckie działalności, to są filmy no na pewno niekomercyjne w takim oczywistym wydaniu Das, Adriana Panka, Papusza, Krzysztofa i Joanny Krause, Body, Ciało. Masz kolejne projekty, film Michała Rosy, który pewnie będzie pokazany w przyszłym roku w Gdyni. Ty też tak traktujesz, że te projekty, które wybierasz, tu byłeś producentem wykonawczym, one muszą spełniać oczekiwania właśnie jakby artystyczne, a po drugie, jak się pracuje z producentką tak silną jak Małgorzata Szumowska? Ja się w ogóle tym nie zajmowałam, Lambros się wszystkim zajął. Od końca. Pracuje się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Małgosia mówiła o tym powiększonym ryzyku. To należy rozumieć o tym poziomie artystycznym oczywiście. I to są sprawy, o których oczywiście rozmawialiśmy się, bo przyjaźnimy, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że to jest sprawa bardzo intymna. Intymna, artystyczna. Ja jako ten organizator tego wszystkiego nie miałem żadnych problemów, bo mogę tylko tyle powiedzieć, że to są bardzo, mimo młodego wieku, wybitni fachowcy. Także z punktu widzenia kogoś, kto musi zorganizować plan filmowy, zabezpieczyć środki i tak dalej, to tutaj nie było problemu, dlatego że pracuje się z twórcami, którzy doskonale wiedzą, co chcą zrobić i proszę mi wiedzieć, doskonale wiedzą, co mają zrobić każdego dnia. No i tyle z mojej strony. Oczywiście projekt był bardzo, bardzo ciekawy. Jeśli mogę tak powiedzieć, z punktu widzenia obszaru filmowego w Polsce, wybitny. W tym sensie wybitny, że mówi o sprawach, o których tam się wydaje, że codziennie nas zajmują, ale wybitność polegała na tym, że jest, znalazł się sposób przetworzenia tych tematów, przetworzenia artystycznego. Czyli, że to nie jest socjologia, nie jest to psychologia, nie jest to nawet polityka, ale jest też i socjologia, i psychologia, i polityka w tym filmie. I tak zaczęliśmy naszą rozmowę wtedy, kiedy się spotkaliśmy i z takim bardzo wybitnym rezultatem już Małgosi. No, wspaniałe spotkanie. No. Ale ciekawe jest to, że na przykład my nigdy nie pokazujemy filmu w trakcie montażu ani skończonego jeszcze. My tylko pokazujemy naszym partnerom z Paryża, czyli sprzedaży światowej Memento Film, z którym ufamy. I Lambrosowi pokazaliśmy film. I właśnie Lambros był pierwszym widzem tego filmu i powiedział od razu, że to jest wybitne. Więc byliśmy bardzo zadowoleni. A jakoś on jest taki krytyczny, więc byliśmy naprawdę zadowoleni. Bardzo proszę. To ja mam pytanie do proszę, pani. Proszę, tak, proszę bardzo. Nie, nie słuchać. Bo stworzyła pani fantastyczną rolę i gdyby nie doniesienia prasowe w życiu, bym się nie zorientowała, że jest pani naturszczykiem. Czy planuje jeszcze pani przygodę z filmem? Ustalają odpowiedź po prostu panie. Jestem otwarta. Ponieważ przygoda z filmem Body, Ciało była super, więc dlaczego mam nie zamykać się na to w przyszłości? Tyle. A czy padły już jakieś propozycje? Jedna była drugoplanowej roli i wzięłam w tym udział, niewielki w debiucie reżyserskim i póki co tyle. Dziękuję. Dziękuję. To może jeszcze ja na koniec zapytam Maję Ostaszewską. To jest kolejny projekt, który robisz z Małgośką. Czy wy czujecie się jakby, mówię o tobie, o Jacku Drosio, Michale Englercie, Mateuszu Kościukiewiczu, no parę takich, Andrzej Chyra, taką częścią takiego teamu? To znaczy, że to jest... Tak. Ale jak to wygląda? Czy po prostu polega to na tym? Spójrzcie na nas.
Wyglądacie dobrze pomimo tego picia. Bo mamy wprawę, trenujemy. Mamy wprawę. Pamiętajcie, i z Andrzejkiem też. Ale pamiętaj... Pamiętajcie, że tu jest prasa, więc... No, ale to już... Bo ja już wcale się nic nie odzywam. Nie, no oczywiście tak, oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze się rozumiemy, bardzo się lubimy. Możemy w związku z tym być też ze sobą bardzo szczerzy. To jest fantastyczne w pracy, że nie musimy uprawiać żadnego udawania, jakichś obchodów. Nie obrażamy się bez powodu. Bardzo szybko się komunikujemy, więc tak, tak. Ja bardzo się czuję związana z tą grupą, z tym teamem. No myślę, że my też jako widzowie jesteśmy związani z tym teamem i bardzo cenimy to, co robicie i trzymamy wobec tego kciuki za kolejne projekty. Bardzo dziękuję. Ostatnia konferencja prasowa, Body Ciało, również dla mnie. Dziękuję za te wszystkie 23 spotkania na festiwalu. Dziękuję. I wybieramy nagrodę dziennikarzy za chwilę w biurze prasowym. Dziękuję bardzo. Gdzieś koło piątej, bo taka była informacja. Czy to już jest koniec, panie reżyserze? Koniec zdjęć.